Laura, ostatnio powróciłaś na polskie salony. Skąd ta zmiana? Bo przez jakiś czas dałaś swoim fanom za sobą zatęsknić. To jest bardzo miłe, co mówisz. Cieszę się, że tak mówisz w ogóle. Lubisz ten świat ścianek show biznesu? Wiesz, ja zawsze... Pozwól, że... Wiesz, ja zawsze stawiam na człowieka, więc spotkania są ważne. Jak teraz widzisz swoją przyszłość? Jakie masz najbliższe plany zawodowe? A to już kiedy indziej. Ty też... Jakiś czas temu bardzo mocno wsparłaś Antka Królikowskiego. Macie teraz kontakt? Sporadycznie. A skąd w ogóle się znacie? Pamiętasz wasze pierwsze spotkanie? Tak, pamiętam, tak. Jakie zrobił na tobie wrażenie? Pozytywne? Negatywne? Bardzo. Bardzo pozytywna. Bardzo serdeczny człowiek, absolutnie, tak. Myślisz, że ta sytuacja, która teraz jest w jego życiu, jest do naprawienia? Tak, zawsze człowiek zasługuje na drugą szansę.